Witam wszystkich serdecznie. Jak połączyć przewód, który uległ uszkodzeniu, np. przez przewiercenie czy przecięcie? Jeżeli wykonamy połączenie rozłączalne za pomocą np. kostki skręcanej lub wago, powinniśmy zapewnić do niego dostęp. Czyli w praktyce powinniśmy mieć puszkę, w której znajdzie się to połączenie. Puszkę, do której będzie dostęp, czyli nie będzie to puszka zatynkowana ani zakryta np. meblami. Co jednak w przypadku, kiedy chcemy kabel zatynkować? Tutaj musimy użyć połączenia nierozłączalnego. Czy możecie użyć tych sposobów w danym konkretnym przypadku? Musicie już zdecydować sami. Dwa pierwsze to tulejki. Zwykłe tulejki izolowane oraz tulejki z klejem. Trzeci sposób to lutowanie. Zacznijmy od zwykłych tulejek. Istotną kwestią jest tu narzędzie, którego użyjemy. Musi ono zapewniać odpowiednią siłę zaciśnięcia tulejki. Świetnie do tego nadaje się właśnie taka zaciskarka. Tulejkę dobieramy rozmiarem dołączonego przewodu. Bardzo istotną kwestią tutaj jest to, w jaki sposób wsadzimy tulejkę w zaciskarkę i w jaki sposób ją zaciśniemy. Zwróćcie uwagę na to, że matryca zaciskarki ma wypust. W miejscu zaciśnięcia tym wypustem uzyskamy połączenie. Dlatego ustawiamy tulejkę tak, aby ten wypust był pomiędzy środkiem tulejki, a końcem części metalowej. Prawidłowo zaciśnięta tulejka będzie trwała i będzie prawidłowo przewodziła prąd. Zobaczcie, jak wygląda tulejka po rozcięciu izolacji. Jeżeli zaciśniemy zbyt blisko środka, połączenie będzie po prostu nietrwałe. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie połączenie nie bardzo nadaje się do miejsc, gdzie możemy mieć do czynienia z wilgocią. Tutaj znacznie lepiej znajdzie się tulejka z termokurczką z klejem. W tym przypadku także bardzo istotne jest miejsce zaciśnięcia. Po zaciśnięciu podgrzewamy termokurczkę, która zaciska się na przewodzie i zapewnia szczelność połączenia. Kolejnym sposobem połączenia jest lutowanie. W przypadku lutowania krytyczną kwestią jest to, czy jest prawidłowo wykonane. Dlatego takie połączenia rzadko się wykonuje w praktyce. Takie połączenie może być bardzo dobrym połączeniem lub bardzo złym połączeniem. Wszystko zależy od tego, czy zostanie prawidłowo wykonane. Zobaczcie, w jaki sposób ja wykonuję takie lutowanie. Przewody układam na zakładkę. Następnie owijam żyłami z linki. Nakładam flux. I tu bardzo, bardzo ważna informacja. Lutownicą grzejemy materiał, nie spoiwo. Materiał grzejemy w taki sposób, aby to właśnie ten materiał roztapiał spoiwo. Zobaczcie, jak kurtyna wypełnia całą przestrzeń. Na koniec koszulka termokurczliwa. Najlepiej z klejem, aby zachować szczelność połączenia. Jeżeli w bezpośredniej okolicy będziemy mieli drugą żyłę, warto zastosować kilka koszulek, aby wzmocnić izolację. Zobaczcie, jak wygląda takie połączenie po przecięciu. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału i lajkowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.